Cześć, jestem Piotr5, witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Cryostasis. Uratujemy dzisiaj gościa, którego przycisnęła krowa. Wiem, że brzmi to ridiculous i w ogóle... Może zostawmy te krowy w spokoju i wypuśćmy je. A z drugiej strony, dlaczego ja mam je wypuszczać? No, nie wiem o co chodzi. Bo taki los był tego gościa. Mordował krowy, a sam został też zamordowany. W końcu, nieciekawa robota, szczerze mówiąc. Wiecie, ta gra ma to do siebie, że mamy dużo wyborów. O, fuck. Możemy dokonać wielu wyborów, jednocześnie nie możemy dokonać żadnego wyboru. No bo... O kurde... Bo... O cholera... O nie, nie... Bo na przykład wybierając, czy chcieliśmy zabić te krowy, czy nie... Jeśli zabiliśmy, to i tak musieliśmy powtórzyć całą operację do skutku, a zrobiliśmy to, co twórcy gry chcieli, żebyśmy zrobili. A przecież mogłoby być tak zrobione jak w Stalkerze, że było prawie 7 zakończeń różnego rodzaju. I zależy od tego, jak gracz kierował swoim bohaterem, tak kończyła się jego fabuła. Było ciekawe rozwiązanie, oczywiście mi się skończyła źle, bo wszystkich wymordowałem. W sumie teoretycznie dobrze się skończyła, praktycznie źle. Jeśli ktoś grał w Stalkera, Cień Czarnobyla, będzie wiedział o co chodzi. No, ja wylosowałem... mój bohater chciał, żeby zona zniknęła i... No, nie będę spoilerował, bo kto wie... Kto grał, ten wie o co chodzi. W każdym razie tak mi się przypomniało. Nie wiem co mam robić. Cały ten pomysł... z przebywaniem na tym. Jaki jest plus tego, że atakują nas potwory? No, przede wszystkim taki plus, że wiemy, że dobrą stronę idziemy. I że w ogóle robimy jakiś postęp. No i możemy... O, dzięki. No, napiję się. O, nie mogę się teraz napić. Potwory mnie atakują. Z drugiej strony potwory wkurzają, bo nie dają normalnie pograć. Ja muszę... Muszę się użerać z jakimiś... dziwnymi organizmami. O, teraz się napiję, ha! O, herbatka żurawinowa. Miam! Mamo, ta herbata jest zajebista! Jaki paftet! Paftet zajebisty. Ej, za dużo YouTube'a. A, widzicie, baliśmy się, że... Znaczy, kto się bał, ten się bał. Ja się bałem, że dostanę list na YouTube'a, że będę musiał usunąć... Nie odwracaj się. Nie, nie, nie. Kolejny moment, który lubię. Gra dostaje już ode mnie kolejny punkt. 6 na 10. Nie! Dlaczego się tam nie spodziewałem niczego? Kurde! Dlaczego? Ja! Wracajmy do gry. Opanowanie 100%. Nie, umrę. Ja, patrz. O mój Boże, to było... O Jezu, a... mi się zimno zrobiło. Dosłownie zimno. Powtarza się sytuacja, wracamy w to samo miejsce. Lubię takie akcje.
Słuchajcie, nie co jak co, ale BF trójeczka chodzi mi lepiej niż na wysokich detalach, niż to na niskich. Więc teorie w stylu mam ze słabego kompa, czy może coś tam ci nie domaga, to nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Lamie. Lame. Mój komputer nie lami, ale... Nie jest też pierwszej jakości. Jestem z niego zadowolony. To mi wystarcza. Najważniejsze, że jesteście zadowoleni z tego, co macie. Ależ filozoficznie. Prawie o nim zapomniałem. Za dużo gadania. Za mało roboty. Tak się wchodzi, na buta gościa i koniec, po robocie. Z nimi się nie ma co roztkliwiać, naprawdę. Kilka strzałów, paszcza z bliska. I gość leży. Czuję, jakbym się cofał w rozwoju w tej grze. Ale nie, to tylko fabuła. Wszystko się cofa. Konie. Dobra. Załatwmy to inaczej. Nie zbliżajmy się do tego czegoś. Co się zowie psem. Nie mogę zapisać. Dobra. O nie. O nie. Teraz ja mam się z nimi bawić. O, mamy kolejny list. Ops. Jakby to ktoś powiedział, powiedzcie mi kto, kto zgadnie, ten jest po prostu ogarnięty w kwestii YouTube'a. Ktoś by powiedział, upsi. You shall die, you shall die, you shall die, you shall die, powiedziała moja babcia. Babci się zepsuł trochę głos na starość. Las zaryczał, też tak kiedyś miałem. Byłem w lesie, jadłem takie dziwne grzybki. One rosły właśnie, takie kolorowe były. I potem też las zaryczał. Kształty były podobne.
Serce zatrzęsło się z oburzenia, to chyba arytmia. Kochał swój lud. Tutaj o lud nie jest trudno. Wszędzie sople zwisają. Ach, lud przez otwarte. Przepraszam. Dokładnie, dokładnie. Koniec tego biadolenia, babciu. My musimy iść na... My musimy wracać. Spieprzaj! Jezu, jak ja mam go zabić? Przecież to jest dzikie. A! Skoczył mi do karku. A! Baja Lux. Spieprzaj. Spieprzaj! Jak w Chinach. I od razu na talerz. Ale żart. Ciebie się nie boję. Czemu oni wszyscy chodzą, jakby mieli szczotki w dupie? A ten ma fajne okulary. On ma telewizję na żywo. Od razu ogląda. VOD. Wideo na życzenie. No nie. Takich momentów też się lubię. Halo? Prawej. Z lewej. Z przodu. O, w mordę! Ej, żartowałem. Mam nadzieję, że moje o, w mordę było wiarygodne. O, w mordę! To już... A, nabiję się, a z ciebie się będą nabijać. To prawie jak cytat z Biblii. Skąd on wiedział, który przełącznik wcisnąć? Ja namierzałem ten, a on ci... Ładnie! Zaczekaj, tylko wypiję gorący kubek. Już jest okej. O cholera, dwóch jest. Gin. Z tobą sobie poradzę, ale z drugim będzie gorzej. No, wiedziałem. Po co się wygłupiałeś? Gorący kubek, jaki ty jesteś kretyn.
Umarł. Ty bucu. Przytłacza mnie poziom tej gry. Poziom trudności. A, to nic, to nic, to nic takiego. Po snajpersku. Podejdź z bliska. Teraz na kolana. Mam nadzieję, że już jesteś rozgrzana. Tak, tak. Zrób dla swojego pana. A! Dojechałem wszystkich. O Boże. Za to, że dojechałem wszystkich, mogę dać tej grze 6,5. O nie! Snajpa. Przecież tego się nie da strzelać. Widzicie to? Nie. Ten karabin to możecie sprzedawać dzieciom w Afganistanie, ale nie mi. No zobaczcie. Oj, padnę, padnę. Oj, cholera. Kurde. Boże, jaka ta gra jest żałosna. Dobra, teraz zabiję wszystkich. Chodź tu, chodź tu. Kurde! Ja pierdzielę, nie, już mam dosyć. Nic do picia nie ma. Mam cholerę z taką grą. Kurde. To ja nie umiem w to grać, tylko ja jestem lamerem, przyznaję się do tego. I'm lame and I know it. O, ciekawe, czego zaśpiewam kawałek, to będę dostawał listy od Akta. I'm laming and I know it. Oh yeah. Dojedziemy teraz wszystkich, chłopaczki. Amo, amo, amo. Jezu! Ha, baba! Te potwory to chyba z dupy są. Co za idiotyzm, kretyń. Gin. Gin, ja będę pierwszy, ja go pierwszy zabiję. A, założymy się? No, no, no. O, w środku pływa ogon. Już wiecie skąd ta zupa.
Wait a minute, nie tędy. I tak się, mam nadzieję, kończy moja przygoda. Wyjdę kiblem i okazuje się, że jestem we własnym mieszkaniu. O nie, to jednak cały czas ten statek. Kurde. Dzisiaj mnie męczy mój sarkazm. Po prostu dojechałbym wszystkie postaci z tej gry i wszystkie piksele, które widzę na ekranie i każdą pojedynczą klatkę na sekundę. Oh. O mój Boże. Powiem wam, że tak trochę abstrahując, jeśli dobrze to powiedziałem, do BFA trójki, to powiem wam, że bardzo mi się podobała kampania. Teraz liczę na jakiś multi. Ale jakoś ostatnio nie mam ochoty za bardzo, chyba. Czasu nie ma po prostu na to wszystko. I'm sexy and I know it. Know it. To! Jestem piratem i wiem o tym. Yeah! Powiem, za mi zapytacie. Nie, nie ruszyło mnie to ani trochę. Nie boję się takich rzeczy. Przyzwyczajenia ze Stalkera. Tam też latały takie kule. Anomalie. Mało tego. Najbardziej przestraszyło. O! Ach, dostał. Ale jaki ragdoll. Wrócił się kierą jeszcze, zanim zdążył umrzeć. Jeśli ktoś kojarzy ze Stalkera. Taki fajny moment był, kiedy wychodziło na nas taki potwór. Sama głowa ludzka zmutowana. Na nogach. Nic z obecnych tutaj rzeczy mnie nie porusza. Jestem piratem, nie wiem o tym. Amo do tego typu broni mi się bardzo szybko kończy. Uwielbiam takie rozpylacze, bo nie muszę się za dużo bawić w celowanie, a i tak trafię. No ale jednak preferuję snajpę. Snajpa to jest mój ulubiony po prostu chyba środek transportu ołowiu. Tak, światłowód. Naprawdę. O, kolejna historia babci Wangi. Ale musimy już kończyć. Już minęły 23 minuty. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w grę nie żałujcie. W następnym odcinku posłuchamy opowieści tajemniczej baby Wangi. To było na tyle. Fraza jest chyba jest kuloodporna, nie, 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 tak. Na razie. Jest kuloodporna.